Cześć! Dzisiaj trzy najlepsze ćwiczenia rozgrzewkowe z piłką szwajcarską przed treningiem w wodzie. Nie zapomnijcie o komentarzach, subskrypcji, łapa w górę. Zaczynamy! Jeśli jesteście na bieżąco z naszym kanałem, to mogliście się już spotkać z tym ćwiczeniem na siłowni. Jednak nie możemy go pominąć podczas trzech najlepszych ćwiczeń rozgrzewkowych z piłką szwajcarską. Przyjmujemy pozycję leżenia tyłem z kończynami dolnymi zgiętymi w stawie biodrowym i kolanowym do 90 stopni. Piłkę opieramy o uda i przytrzymujemy kończynami górnymi wyprostowanymi w stawach łokciowych. Cały czas utrzymując kręgosłup przy ziemi i nie wypinając brzucha. Bierzemy wdech i wykonujemy wznos prawej ręki za głowę. W tym samym czasie prostujemy lewą nogę i zbliżamy ją do podłoża. Na wydechu wracamy kończynami do pozycji przy piłce, a następnie powtarzamy ruch dla drugiej strony. Stir the pot, czyli po polsku zamieszaj w garnku. Wykonujemy podpór opierając przedramiona na piłce. Ramiona znajdują się w linii prostej pod barkami, brzuch i pośladki bardzo mocno napięte. Tułów wyprostowany. W tej pozycji wykonujemy krążenia piłką tak, jakbyśmy chcieli wymieszać coś niewidzialną chochlą. Wykonujemy jedno krążenie w lewo, jedno w prawo. Całość powtarzamy od kilku do kilkunastu powtórzeń. Wykonujemy podpór przodem z wyprostowanymi stopami na piłce szwajcarskiej, trzymanej przez partnera lub trenera. Utrzymując prawidłową pozycję podporu przodem, rozpoczynamy maksymalną pracę nóg do kraula przez 15 sekund. Wykonujemy od 3 do 5 serii. To kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.